Mój kolega ma na koncie 100 tysięcy złotych. Nie jest to ani duża, ani mała kwota, jest to 100 tysięcy. I to powoduje, że on czuje, że ma jakąś poduszkę finansową, że nie jest zupełnie goły. Czyli, że coś może z tymi 100 tysiącami złotych zrobić. To znaczy, jest to kwota, która jest adekwatna do jego wyobrażeń o pieniądzach. To znaczy, jemu się wydaje, że on te 100 tysięcy może pomnożyć, może podzielić, może wydać częściowo lub w kawałku, ale oczywiście tego nie jest w stanie zrobić, by wydać wszystko, bo wtedy zostanie bez pieniędzy na koncie. I wtedy poczuje się biednym. Natomiast, kiedy mój kolega rozmawiał ze swoim dobrym kolegą, nie przyjacielem, dobrym kolegą, i okazało się, że ten jego dobry kolega na koncie ma również 100 tysięcy złotych, to on nagle się zachwycił. Mówi, to ty jesteś przecież bogaty. A ten mówi, jak to? I ten zaczął mu wyliczać, kolega numer jeden, mający na koncie 100 tysięcy złotych, zaczął wyliczać koledze, który miał na koncie 100 tysięcy złotych, że on za te 100 tysięcy może to, tamto, owo i osiamto i jeszcze coś. Także jemu wyszło, że on to, co może za te 100 tysięcy, to jest warte 200 tysięcy, bo jeżeli kolega ma na koncie 100 tysięcy, to wygląda tak, jakby to było 200 tysięcy. To znaczy, uwaga, uwaga, teraz będzie puenta. Panowie, bardzo często tak jest, że jesteście jak 100 tysięcy złotych. To znaczy, że wasza kobieta widzi w was potencjał. Owszem, wasz kolega może mieć podobny potencjał, ale waszej kobiecie to się wydaje, że tamten ma dwukrotnie większy potencjał. Wy jesteście warci 100, a tamten jest wart 200 tysięcy. Uważajcie!